Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu studia Grupy Orlen. Grzegorz Szołkowski, kłaniam się i zapraszam. Wydanie specjalne dotyczące czerwcowego weekendu, który wszyscy znamy jako Dni Chemika. Dni Chemika to Orlen Olimpiada, Dni Chemika to strefa piknikowo-rozrywkowa, która cieszyła się w tym roku dużym zainteresowaniem nie tylko pracowników Grupy Orlen i ich rodzin, ale także mieszkańców Płocka, których zaprosiliśmy na spotkanie i wspólne świętowanie w ramach Dni Chemika. Wydanie specjalne studia Grupy Orlen, a zatem to oznacza, że ten program w całości poświęcony jest właśnie temu, co w ramach Dni Chemika można było zobaczyć i przeżyć. Zapraszam serdecznie, zaczynamy. Jeśli Dni Chemika, to także oczywiście Orlen Olimpiada, a zatem rywalizacja na kilkunastu arenach sportowych, do czego zachęcamy nie tylko pracowników Grupy Orlen, ale także ponownie w tym roku mieszkańców Płocka. W tym roku rywalizacja w ramach Orlen Olimpiady była jeszcze ciekawsza ze względu na wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych, między innymi to właśnie na Waszą prośbę e-sportu, a zatem coś dla amatorów uprawiania sportu, ale w sposób dosyć leniwy, na kanapie z padami w ręku, ale było to naprawdę ciekawie. Przed chwilą właśnie zakończyło się jedno ze spotkań. Reprezentacja Francji wygrała z Juventusem 3-0. Takie mecze możliwe tylko podczas Orlen Olimpiada. Co działo się na innych arenach sportowych? Popatrzcie. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że amatorów sportowej rywalizacji w grupie Orlen nie brakuje. Tym razem pracownicy mogli wziąć udział w Orlen Olimpiadzie, wybierając swoją ulubioną spośród 11 dyscyplin. Koszykówkę wybrałem chyba dlatego, bo spróbowałem kilku różnych sportów i jakoś charakterystyka gry, wysiłek sam w sobie najbardziej mi odpowiadał. No to fakt faktem było dawno temu, dość dawno, już ponad 20 lat, natomiast chyba rzeczywiście dlatego. No i bardzo przepraszam. Oczywiście bardzo dynamiczna, fajna gra. I widowiskowa, myślę to też. No pewnie w tamtym czasie jeszcze o tym nie myślałem, ale tak jakoś naturalnie wybraliśmy koszykówkę. Z tym sportem związany jestem od ponad już 10 lat. Tak naprawdę największą fascynacją to był Robert Kubica, który zaczął w 2006 roku startować w BMW Zauber. Powiem panu, od tego momentu bardzo dużo kartingu amatorskiego w Warszawie, też w takim ogólnopolskim znaczeniu. Dodatkowo do tego wszystkie imprezy Orlenu z ostatnich 3 lat, czyli obydwie Orlen Olimpiady, czyli w tamtym roku, którą tu wygrałem. W tym roku można powiedzieć, że bronię już 3-krotnego tytułu. Piłka nożna była priorytetem i zawsze się tutaj dobrze czułem w tym sporcie. Stworzyliśmy ekipę z pracy, fajnych ludzi, z którymi się dobrze gra w piłkę i dlatego dzisiaj też startujemy tutaj całą drużyną. W tym roku organizatorzy zaproponowali 3 nowe dyscypliny, to Nordic Walking, niezwykle popularny e-sport i kombinacje biegania i strzelania. Bo to jest konkurencja Laser Run, czyli połączenie biegu ze strzelaniem. No w tej chwili pokazujemy, jak się strzela. Wcześniej rozgrywaliśmy dla dzieciaków konkurencję razem z bieganiem. Wczoraj była konkurencja dla pracowników Orlen, więc też było dużo emocji, bo uczyliśmy najpierw strzelać, potem połączyliśmy to z bieganiem. No więc nie było łatwo. No, niektórzy trzymają pistolet pierwszy raz w ręku i świetnie sobie radzą. Wśród startujących nie zabrakło pracowników grupy z całego kraju, ale także z zagranicznych spółek Orlenu. Jesteśmy z Pragi, jeszcze Unipetrol i biegaliśmy a je to super, bardzo fajne. Pozdrawiamy cały Orlen, grupa Orlen. Super, dzięki. Część dyscyplin była otwarta także dla mieszkańców Płocka. Powiem szczerze, no mega, tym bardziej, że ja jestem z Płocka, mój blok rodziny jest 500 metrów stąd, pracuję w Orlen Arenie, także nigdy już nie będzie bliżej. Jeszcze tej rangi impreza z taką oprawą, z telewizją, z medalami, z konferansjerem, to jest naprawdę nie spodziewałem się takiej imprezy na kikach, gdzie my jeździmy po 400 km w jedną stronę, żeby poczuć magię zawodów. Tu mam praktycznie pod domem, są sami znajomi biegacze, kikarze, rodzina, to jest moja mama, także no mega uczucie, powiem szczerze, endorfiny buzują jak po maratonie. Ci startujący na świeżym powietrzu musieli zmagać się z trudnymi warunkami pogodowymi. Lejący się od rana żar z nieba towarzyszył biegaczom i amatorom chodzenia z kijkami, a także kolarzom i ścigającym się kartingowcom. Schronienie w hali znaleźli uczestnicy turniejów szachów, tenisa stołowego, siatkarze
i koszykarze. Sport łączy ludzi i taka różnorodność dyscyplin sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie, każdy może rywalizować i to tak właściwie nie chodzi o wynik w tym wszystkim, tylko o to, żeby się spotkać, żeby miło spędzić ze sobą czas. W sumie w zawodach sportowych wzięło udział około 2000 osób. Wszystkie wyniki są do sprawdzenia na stronie olimpiada.orlen.pl. Zaletą Dni Chemika jest to, że oferta programowa jest niezwykle bogata. To, co można zobaczyć i czego można doświadczyć w ten weekend, cieszy nie tylko najmłodszych, ale także nieco starszych i oczywiście dorosłych. My w tej chwili znajdujemy się w strefie zakładowej Straży Pożarnej PKN Orlen, która cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród dzieci. Jakie inne atrakcje czekały na Was w tym roku? Atrakcji było co niemiara. Najmłodsi najchętniej korzystali ze wszystkich dmuchańców, które pozwalały skakać i szaleć do woli. Nie brakowało też miejsc do wspólnych rodzinnych aktywności, gdzie dorośli mogli spędzić czas ze swoimi pociechami. Dla ciekawych świata organizatorzy przygotowali strefę naukową i historyczną. Ważne były nie tylko atrakcje, ale także możliwość edukacji poprzez zabawę. Z uczestnikami pikniku spotkał się prezes Daniel Obajtek, który chętnie rozmawiał z pracownikami i zachęcał do wspólnego spędzania czasu. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Chodziłem dziś pośród namiotu, wiele was poznałem. Przyszliście z dziećmi, jesteście zadowoleni, uśmiechnięci. I tak trzymajcie dalej. Przyjemnej, fantastycznej zabawy z całego serca wam życzę. Pośród wielu atrakcji dużą ciekawość wzbudzała strefa zakładowej Straży Pożarnej. Najliczniejszą grupą odwiedzających byli najmłodsi. Dzieci mogą popróbować gasić pożary przy użyciu gaśnic śniegowych, mogą pobawić się prądami wody, gasząc taki zabawkowy domek. Mogą zobaczyć, jak wygląda zadymione pomieszczenie. Mamy możliwość wejścia do pomieszczenia zadymionego. No i oczywiście chyba największa atrakcja to jest wejście po drabince speleologicznej na 20 metrów. Natomiast my staramy się łączyć tę atrakcję dla dzieci z nauką. Obyśmy tylko pokazywali swoją skuteczność na pokazach, na ćwiczeniach, a niekoniecznie w akcji. Fani motosportu mieli rzadką okazję do zobaczenia auta driftowego Kuby Przygońskiego w nowych barwach, jak też porozmawiania z zawodnikami Orlen Teamu. Mamy okazję pokazać się kibicom, też nasze samochody. Dzieci, dorośli mogą zobaczyć, czym się zajmujemy, co robimy, więc wydaje mi się, że to jest po prostu taka fajna, można powiedzieć, fajne spędzenie czasu. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę strefa piknikowa tętniła życiem, a co najważniejsze, zadowoleni byli uczestnicy Dni Chemika. Atrakcji wiele, dzieci się wspaniale bawią, dopisuje nam wspaniała pogoda. Naprawdę, oby za rok było tak samo miło jak w tym roku. I fajnie, fantastycznie. Ja jestem z Łodzi, przyjechałem do dziewczyny i dobrze się bawimy. Wspólnie tą niedzielę spędzamy razem. Niech pan się rozejrzy, ile jest tylko atrakcji. I już jest ekstra. Jest bardzo dobrze zorganizowane. Dzieci mają zajęcie, starsze, bo te małe to jednak niestety muszą być przypilnowane. To integracja jest ludzi. Przyjdą wszyscy z dziećmi, bawią się, bo tu nie ma takiego placu dużego w Płocku, żeby po prostu się tak spotkać. W sumie przez 2 dni z atrakcji skorzystało około 35 tysięcy uczestników. Dni Chemika to impreza, która odbywa się w sobotę i niedzielę. Niedziela otwarta dla mieszkańców Płocka i oczywiście pracowników grupy Orlen. Z kolei w sobotę pracownicy grupy Orlen mogli korzystać wraz ze swoimi rodzinami ze wszystkich atrakcji piknikowo-rozrywkowych. A skoro mówimy o pracownikach, to na chwilę opuścimy teren pikniku Dni Chemika i przeniesiemy się do domu technika. Tam bowiem w piątek odbyła się uroczystość, gala z okazji wręczenia tytułu zasłużonego pracownika PKN Orlen. Gala wręczenia tytułów zasłużonym pracownikom miała w tym roku wyjątkowy charakter i podobnie jak Dni Chemika była związana z obchodami 60-lecia zakładu produkcyjnego w Płocku. W tym roku zebrani na uroczystości mieli okazję poznać część znominowanych do tytułu, który przyznawany jest w 3 kategoriach. Za całokształt pracy zawodowej, za wybitne osiągnięcia zawodowe oraz za działalność prospołeczną. Do zebranych kilka słów skierował prezes Daniel Obajtek. Przede wszystkim musi być szacunek do człowieka, szacunek do pracownika i zawsze każdego zawsze. To jest pierwsza rzecz, jeżeli oceniamy już kogokolwiek, zazwyczaj nie powinniśmy oceniać, ale jeżeli oceniamy, to zawsze oceniajmy, jaki ma stosunek do innych ludzi. Chciałem podziękować z całego serca tym 15 wspaniałych pracowników, wspaniałych ludzi. W imieniu całego zarządu bardzo wam dziękuję za tą pracę, za wasz wysiłek, za ten wysiłek, który codziennie buduje wartość tej firmy, wspaniałej polskiej firmy. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo.
Laureatom tytuły wręczyli prezes Daniel Obajtek oraz członek zarządu Zbigniew Leszczyński. Ogromna firma, w której pracujemy, to szeregi pracowników, którzy poprzez swoją codzienność i lata pracy czekają na ten moment, żeby znaleźć się w gronie zasłużonych, żeby dostać trochę skrzydeł motywacji do dalszego działania, żeby poczuć się ważnymi i w tej całej korporacyjnej machinie znaleźć te 5 minut dla siebie. Traktuję to wyróżnienie jako szczególne. Bardzo się cieszę, że nasza praca codzienna znalazła uznanie wśród innych pracowników firmy, wśród zarządu. Traktuję to wyróżnienie jako nagrodę też dla całego biura komunikacji. Oto pełna lista pracowników, którzy w tym roku otrzymali honorowy tytuł i najważniejsze – firmowe wyróżnienie. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy. Organizatorzy Dni Chemika co roku dbają o to, by na pracowników Grupy Orlen, a także mieszkańców Płocka czekały nowe atrakcje, które przyciągną ich właśnie w to miejsce. I w tym roku znów się udało. To miasteczko zdrowia, które powstało między innymi przy pomocy Fundacji Orlen Dar Serca. A czego można było tu się dowiedzieć, o czym posłuchać, czy jakie badania przeprowadzić? W namiocie Centrum Onkologii zainteresowani uzyskali informacje m.in. na temat badań profilaktycznych i leczenia raka szyjki macicy czy raka płuc. Można było uzyskać indywidualne porady lekarzy onkologów, zdobyć wiedzę o zdrowym stylu życia, unikaniu zagrożeń prowadzących do chorób nowotworowych i ich leczeniu. Odwiedzający miasteczko mogli także wykonać badanie EKG oraz oceniające wiek serca, jak również zmierzyć poziom cukru. Jak na razie w większości przypadków mamy poziom glukozy u osób badających w porządku. Wszyscy chętni są zadowoleni z wyników, my także i nie mamy w zasadzie zastrzeżeń. U niektórych zdarza się podwyższone ciśnienie, ale to dzisiejsza aura gorąca. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować w imieniu własnym, w imieniu wszystkich mieszkańców Płocka, wszystkim organizatorom PKN Orlen, którzy zorganizowali tak piękne miasteczko zdrowia. Dużo z ludźmi rozmawiałem, właśnie wszyscy zadowoleni byli z obsługi właśnie lekarskiej. Także wielkie, wielkie brawa i wielkie dzięki. Zdrowie mieszkańców oraz pracowników PKN Orlen jest dla nas bardzo ważne, stąd pomysł na powstanie takiego miasteczka zdrowia. Miasteczko zdrowia cieszy się ogromną frekwencją, której się nie spodziewaliśmy, dlatego bardzo się cieszymy. Miasteczko Zdrowia podczas Dni Chemika to kolejne działanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Orlenu oraz koncernowej fundacji. Jednocześnie nasz koncern jest inicjatorem długofalowego programu profilaktyki zdrowotnej skierowanego do mieszkańców powiatu płockiego, nad którym obecnie pracuje w partnerstwie z Instytutem Centrum Onkologii. Jednym z istotnych miejsc w strefie piknikowo-rozrywkowej podczas Dni Chemika jest scena. Dzieją się na niej rozmaite animacje i atrakcje dla dzieci, co widać choćby teraz za moimi plecami. To także miejsce wieczornych koncertów, które przyciągają tłumy. To także miejsce, gdzie odbywa się talentiada, a zatem konkurs dla najmłodszych, którzy nierzadko po raz pierwszy w swoim życiu mogą wystąpić na dużej scenie i pokazać swój talent zebranej pod sceną publiczności. Kolejną edycję talentiady mieliśmy właśnie podczas tegorocznych Dni Chemika. W niedzielę wielką sceną zawładnęły dzieci. Talentiada kolejny raz była okazją do zaprezentowania młodych ludzi z pasją. Do występów zgłosiło się 37 solistów i zespołów w kategorii śpiew oraz 22 solistów i zespołów w kategorii taniec. W sumie ponad 200 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Podczas gdy dzieci prezentowały swoje umiejętności na scenie, przed nią nie brakowało zachwyconych rodziców oraz dziadków. Wszystkim, którzy zdecydowali się pokazać swoje umiejętności, gratulujemy odwagi i prezentujemy listę laureatów w obu konkursowych kategoriach oraz zdobywców tegorocznego Grand Prix. Jedną z atrakcji Dni Chemika 2019 był mecz. Mecz niezwykle wyjątkowy, bo rozegrany między reprezentacjami Orlenu i reprezentacją dziennikarzy polskich. Było momentami dramatycznie, na pewno widowiskowo, niezwykle dynamicznie. To naprawdę warto było zobaczyć. Impreza jest cudna.
Jak widać, nasza reprezentacja składająca się chyba, nie wiem, z 30 osób, o ile nie z 40 osób, jest naprawdę pełna wigoru i myślę, że dzisiaj powalczy. W zeszłym roku jak graliśmy mecz, wygraliśmy z dziennikarzami 3-2. Dzisiaj oni się odgrażają, że jest rewanż. Nie damy się, nie damy się. Minęło 15 minut, stworzyliśmy sobie już kilka dogodnych sytuacji podbramkowych. Wychodzimy po to tylko, żeby wygrać ten mecz. Na razie poprzeczka, kilka dogodnych sytuacji. Wyraźnie dominujemy, liczymy na zwycięstwo i myślę, że za chwilę wpadną pierwsze bramki. No muszę powiedzieć, że poziom dzisiejszego meczu jest kosmiczny. Jak tutaj koronkowe akcje są grane, to nawet nie mam pytań. Musimy pamiętać o tym, że ten mecz ma przede wszystkim promować sport. Ten mecz ma być pokazem tego, że wszyscy lubimy sport, że ta pogoda, która teraz sprzyja temu, aby uprawiać sport, może momentami jest za gorąco, jest świetna do tego, aby się ruszać. Dla mnie to jest nowe doświadczenie i jakoś tak zawsze, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to gdzieś tam tylko mogłam oglądać na ekranie telewizora. Natomiast tutaj gdzieś tam pierwszy raz mogłam sobie nawet troszeczkę pobiegać. Niestety piłka się nie odbiła ode mnie, nie trafiła do bramki, ale mam nadzieję, że może jeszcze się uda. Ochoty jest dużo, umiejętności trochę mniej. Bardzo fajnie, ciepło. Takie mecze są potrzebne, żeby coś się działo, żeby było trochę zamieszania, żeby trochę było wesołości, żeby trochę było żartu. Na tym to polega. Drużyna Orlenu lepiej utrzymuje się przy piłce, lepiej rozgrywamy. Na razie jesteśmy cierpliwi w tym, co robimy i staramy się nie popuścić z tyłu, że tak powiem. Jeżeli to utrzymamy, to myślę, że tą cierpliwością w drugiej połowie coś się uda ugrać. Spotkanie prowadzone przez najlepszego polskiego sędziego Szymona Marciniaka zakończyło się remisem 2-2. Tuż po meczu prezes Daniel Obajtek pogratulował zawodnikom występu i wręczył pamiątkowe medale. Pośród wielu atrakcji Dni Chemika jest m.in. możliwość spotkania zawodników Orlen Teamu, których na co dzień obserwujecie w przekazie medialnym, kiedy jadą po medale, po najwyższe trofea. Między innymi na tych właśnie maszynach i dla fanów motoryzacji to jest nie lada gratka móc je obejrzeć, dotknąć, usiąść na nich, a także usłyszeć, jak brzmią ich silniki, a brzmią koncertowo. No właśnie, koncertowo. Koncertowo było także podczas tegorocznych Dni Chemika, a zatem przypomnijmy sobie, kto dla Was wystąpił. Tym razem nie zabrakło polskich gwiazd i rodzimych przebojów. W sobotę pracownicy grupy Orlen bawili się przy coverowych przebojach zespołu drugi tydzień, a głównym wydarzeniem dnia był koncert zatytułowany 60 lat polskiej muzyki rozrywkowej, nawiązujący do jubileuszu zakładu produkcyjnego w Płocku. Artyści, znani publiczności z różnych programów telewizyjnych typu Talent Show, zaśpiewali kilkanaście polskich utworów, które na przestrzeni 6 dekad stały się piosenkami legendami. Publiczność bawiła się świetnie i śpiewała wraz z artystami dobrze znane sobie teksty. Główna gwiazda Dni Chemika wystąpiła w niedzielę podczas koncertu Golec Orkiestry. Przy największych przebojach zespołu świętującego swoje 20-lecie tańczyli również mieszkańcy Płocka, dla których niedziela była dniem otwartym. Nie zabrakło największych hitów zespołu z Milówki oraz nowych premierowych utworów. O tym, że zabawa pod sceną była świetna, świadczyły bisy, o które prosiła publiczność na zakończenie koncertu. Kolejna okazja do wspólnego świętowania w ramach Dni Chemika za rok. Już dziś zapraszamy, a za tegoroczną zabawę wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.